Dzień dobry państwu. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor naczelny portalu KIO24.org. Przy państwa w ramach cyklu Prosto z KIO tym razem omawiamy dla państwa najnowszy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 25 października 2021 roku. A czego dotyczy? On dotyczy rażąco niskiej ceny. Tak jak Państwo zapewne pamiętają, jednym z głównych kryteriów oceny ofert jest cena. Ta cena decyduje o tym, czy dana oferta zostanie wybrana, czy nie. I dlatego zarzut dotyczący rażąco niskiej ceny jest tak ważny i tak często wykorzystywany, zarówno przez wykonawców, jak i przez zamawiających. I dlaczego to orzeczenie jest bardzo ciekawe? Przejdźmy do szczegółów. Proszę państwa. Krajowa Izba Odwoławcza przypomniała, że obecnie nie mamy żadnej definicji ustawowej rażąco niskiej ceny. To w ocenie zamawiającego musi dojść do, do takiego przekonania, że ta cena zaoferowana przez wykonawcę jest rażąco niska. W związku z tym zamawiający wzywa tego wykonawcę do złożenia wyjaśnień. I tu właśnie ciekawa koncepcja, o której Krajowa Izba Odwoławcza chciała nam wskazać. Mianowicie mamy kwestię ciężaru dowodów. Na kim spoczywa ciężar dowodu, kiedy zamawiający wzywa wykonawcę do, wydania, do wyjaśnień i wydania informacji na temat tej ceny, czy nie jest rażąco niska? Mamy tu do czynienia mianowicie z odwróconym ciężarem dowodu. To nie zamawiający ma udowodnić, że jest rażąco niska cena, to wykonawca, który został wezwany do złożenia wyjaśnień, ma wykazać, że ta cena nie jest rażąco niska. I tutaj mamy do czynienia po prostu z odwróconym ciężarem dowodu. Natomiast klasycznie również wykonawcy próbują udowodnić, że inny wykonawca, który został wybrany i który został namaszczony na to, żeby wykonać dane zamówienie, jest wykonawcą, który, za, który zaoferował rażąco niską cenę. I tutaj już mamy do czynienia z ciężarem dowodu, który spoczywa na stronie, która wywodzi skutki prawne z tego. I tutaj. Mamy sytuację taką, że to właśnie ten wykonawca, który składa na przykład odwołanie, że zamawiający nie odrzucił oferty innego wykonawcy, tylko go wybrał, bo ta oferta zawiera rażąco niską cenę, to na nim, na tym wykonawcu odwołującym się spoczywa obowiązek i ciężar dowodu, żeby udowodnić, że ta cena jest rażąco niska. Musimy pamiętać o tym, że do Krajowej Izby Odwoławczej taki wykonawca ma również dostarczyć odpowiednie przekonujące argumenty, dowody, żeby udowodnić, że ta rażąco niska cena jest i że trzeba było taką ofertę odrzucić. Dowody mogą być faktyczne, mogą być y, y, przedstawione przez, przez konkretnego wykonawcę, no i może je zebrać, ale to jest wykonawca, który y, kwestionuje wybór. Czyli mamy do czynienia w postępowaniu dotyczącym. Cier... Rażąco niskiej ceny, co do ciężaru dowodów, mianowicie odwrócony ciężar dowodu, czyli wtedy, kiedy zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia wyjaśnień, oraz klasyczny ciężar dowodu, spoczywający na stronie, która wywodzi skutki prawne z danego działania, z danej sytuacji, to jest klasyczny, kiedy wykonawca inny kwestionuje rażąco niską cenę zawartą w ofercie wybranego wykonawcy. I tutaj pamiętajmy o tym, że te dowody, które mają być przedstawione, mają być przekonujące, zarówno dla, dla Krajowej Izby Odwoławczej, jak i dla zamawiającego, bo może on sam zmieni zdanie. Szołajski Legal Group prowadzi takie postępowania, pomaga zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom badać, czy jest rażąco niska cena i jeżeli mają Państwo taką potrzebę, żeby się z nami skontaktować, zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Bardzo dziękuję za uwagę Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca Prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor na czynnym portalu KIO 24RG. Dziękuję i do usłyszenia.